Nazywam się Grażyna Harkiewicz. Mieszkam w Macikowej Górze. Chcę wam opowiedzieć legendę właśnie o mojej miejscowości. Dawno temu na górze mieszkał pewien Maciej, który napadał na towary, które płynęły przez rzekę Narew. Pewnego dnia pojawił się templariusz, który miał za ciasną zbroję i wołał o pomoc. Maciej był bardzo chciwy i chciał mieć tę zbroję. Czekał na śmierć templariusza, by potem móc zabrać mu tę zbroję. Niestety, zbroja była na niego za mała, ale mocno do końca zapiął guzik i zaczął umierać. Wołał o pomoc, ale nikt go nie słyszał. Jak Maciek żył ostatnie chwile życia, wszedł do nory i zakrył się głazem. Jeszcze wiadomo jest, że jakiś Francuzi przyjeżdżali, żeby odkopywać, ale mieszkańcy nie pozwolili. Ale co odkopywać? Odkopywać tam, gdzie ten Maciek umarł. Aha. Chcieli odkopywać Francuzi ten grób, lecz mieszkańcy nie pozwolili mu. Mówili, że duchy ich przegoniły. Jest taka jeszcze historia, że jak była druga wojna światowa, to te duchy i ten templariusz i Maciej, duchy ich, stali na drodze i mówili, i jakby tak przyganiali Rosjanów, żeby nie mogli nic spalić, nic nie robić. Tak jakby duchy broniły tej wsi. I właśnie od tego nazwała się Maciejkowa od Macieja i góra od tamtej góry. Słyszałam, że ty widziałaś ducha. Tak, to prawda. Widziałam, jak unosili się w powietrzu i walczyli o tą zbroję. A jeszcze mówiłaś, że kiedy byłaś w swoim pokoju, no to słyszałaś się dziwne hałasy. Tak. I właśnie wtedy wyjrzałam przez okno w mojej kuchni i zobaczyłam właśnie te duchy. A też duchy przy tobie? Nie, wszyscy spali. Bo wszyscy mieli okna zamknięte, ale tylko ja u mojego pokoju było okno otwarte. Która była godzina? Godzina? Jest tak około północy a pierwszą. Wtedy właśnie obudziłam się, jak te krzyki były słychać. Jeszcze mówiłeś coś o takiej tajemniczej kurtce w swojej stodole. Tak. Mówiłaś, że to jest, była wmurowana przez templariuszy, tak? Tak, to były wmurowane w ściany stodoły. I jedno jeszcze znaleziono w polu. Właśnie. A w jakim polu? To właśnie jeszcze nie wiadomo jest, ale wiedzieli, że w polu jakim znaleziono. A co to za płytka? Te płytki były takie ze znakami templariuszy. A jak wyglądają te znaki? To właśnie nie wiem, bo u nas teraz jeszcze zdarte są. Właśnie już nie widać, są już takie stare. Aha, ale widziałaś te płytki, tak?